Zniosłeś na krzyż ręce swoje, gładząc nieprawości moje. Płacz, o człowiecze mizerny, patrząc jak jest Chryst miłosierny. Jezus na krzyż. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Światło Chrystusa, Bogu nie będą dzięki. Się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Boże, Ty widziadą mocą, dokonujesz rzeczy niezwykłych. Przez sakramentalne znaki Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. A zatem pytam każdy z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Ciebie grzech nie opanował? Wyrzekasz się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi?
Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadał po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Alleluja. Król niebieski k nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał. Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja. Król niebieski k nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał.